Jimmy, jedziemy na wycieczkę. Na wycieczkę jedziemy. Ty człowiek i wycieczka. Będziemy biegać, zwiedzać, pływać. Ile szacunkowo czasu do wyjazdu? Kwadrans, maksymalnie. Lubię to. Bo generalnie rozpoczynamy podróż ostateczną. Skończyliśmy wszystkie nagrania, które musieliśmy odhaczyć. Skończyliśmy zwiedzać Polskę. Teraz stąd za granicę. Pierwszy przystanek Budapeszt. Następnie kierunek Bałkany, mniej więcej Albania, ale nic sprecyzowanego, bo modern hippie style. Robimy to po to, żeby no, wypocząć i żeby nie myśleć, więc takie plany mieliśmy przez ostatnie 2 miesiące. A teraz w końcu wyjeżdżamy i... Laba! I to miesiąc! Jimmy, hop! Słuchajcie, pierwsza zasada podróżowania vanem. Za rogiem będzie piękniej, więc nie spędzajcie dużo czasu w jednym miejscu. Dzień dobry. Hej. Ojejku, jaka Szczecina. O, co tu się będzie działo zaraz. Świetnie. Troszeczkę pada, lekko mrzy, że tak powiem. Tak. I'm
Od razu na drugą. Nie, nie. Gdyby ktoś się pytał, jak w takim zestawie podróżuje się z dwoma pieskami. Koniec. No, ale jak to? To było najlepsze 5 sekund mojego dnia. Jaki wąski korytarz. Jestem mała, się czuję, jak mam to powiedzieć. No dawaj, odkrywco. Jimmy nie wie, co to strach. On nic nie wie. Czyli tędy się zabijało ludzi, którzy zeszli na dół po ścianie. Wow. Wow, wow, wow. I Jimek jest tu z nami też. Wow. Wow, wow. No dobra, Jimmy, co teraz? Co za typ? Czaisz to? Jim from the jungle? Co za gość? Także jeszcze dodając parę zdania a propos piesków. Jimmy przez pierwsze 2 tygodnie stresował się każdą zmianą miejsca tak naprawdę. Wygląda Jimmy, jarający się na myśl o podróży. Teraz to już totalna chillera jest podczas jazdy. Figa to ma od kuma, więc dla niej to jest nowy dom. I nawet jak chcemy wyjść gdzieś na spacer, gdzieś dalej, to teraz też jest lepiej, ale na samym początku było tak, że odchodziliśmy 100-200 metrów i ona sobie jak gdyby nigdy nie zwracała do kampera. Mafinko, zakładamy szelki. Będziemy iść, wiesz? Będzie wycieczka, Figo. Także to był jej dom. To jest jej dom. Co to było? Spierdolka. Ej, nie. Nie. Tędy to nie wychodź. No już przestałam, już. Także pieski to takie bardzo, bardzo wersje demo dzieci. Trzeba pod nich myśleć o wszystkim tak naprawdę. Nie możecie stanąć przy drodze i sobie wyjść, bo pieski mogą wbić na ulicę. Plaże też nie wszystkie przyjmują pieski, chociaż większość już tak. Tak samo jak restauracje. Pieski w mieście. Dobrze. No Figa to jest kadłubek, więc ładujemy ją do takiej kieszonki dresowej i nie wykazuje żadnych emocji tak naprawdę, ani negatywnych, ani pozytywnych. Chilluje sobie, po prostu z nami jest, ale Jimmy, tutaj jest odwrotnie. Wcześniej było lepiej, teraz jest gorzej. Cześć. Dzień dobry. Stresujesz się? Dużo ludzi? Dużo ludzi, Jimmy się stresuje. Teraz duże skupiska ludzi go po prostu odstraszają, więc teraz prędzej pieski zostają w samochodzie, w kamperze, gdzie mają wodę, gdzie mają nawiew, czy coś jeszcze? A, na granicy nikt nie sprawdzał psich paszportów, mimo że ich widzieli. Uwaga, uwaga, przedstawiam wam jeżdżącą przyczepę. Przynajmniej takie walory wizualne kojarzą się z tym pojazdem. Nawet drzwi wejściowe dla kierowcy wyglądają po prostu jak drzwi wejściowe do przyczepy. O proszę, to Renault. Ale z drugiej strony są drugie drzwi. Prawie takie same. No ogarnijcie. Przyczepa. Dalej przyczepa. Auto. Nie.
Ty. Ty jesteś na jednego. Odsuń się, Jimmy, odsuń się. Na jednego kopa. Odsuń się. O, 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 o. Jimmy, chodź na smycz. O. Chyba prawie oberwałeś, widzisz? Ogólnie to jesteśmy koło Budwy, takie czarnogórskie Miami. Dzisiaj w dzień było ze 36 stopni, teraz jest godzina 20 i mamy 34 stopnie. Ty no kurde, coś tam, coś tam. Ale to było coś tam. Jeszcze raz mogę. O! Zaorałeś pole. Brawo. Cel jest prosty. Zjechać na hulajnogach po torze bobslejowym. A teraz krótka anegdotka o tym, jak świeżo poznany facet na publicznych termach w Banialuce, nie potrafiąc właściwie złożyć zdania po angielsku, zaprosił nas na kolację ze swoją rodziną. Pieski zostawały. Hop, woda jest? Woda jest. Super. Bye bye. How are you? Really? Yeah. Wow, thank you very much. This is my favorite fruit. Pomidoro, lemon. Thank you. Oh. Kako već dovete. Thank you. Jeden pan na termach zaprosił nas na jedzenie. Nie umie rozmawiać za bardzo po angielsku, jak jego żona umie. Niesamowite to jest. Po raz pierwszy się spotykamy z taką otwartością. Thank you very much again, because that's very kind. Absolutely. I love people. That's very simple. I love people. I'm not Muslim, Croatia, Russia, American. I'm Earth, my planet Earth. Super. That's very health. Yes. Generalnie wszystko zaczęło się oczywiście od zwierzaczków. No, we got two dogs. Yeah. Two dogs. Yes. We have another one in the car. Dog. Second dog yeah. in the car. Yeah, this is Chihuahua. Oh, Chihuahua. No, Pekingese. Pekingese with Chihuahua. Potem próbowaliśmy się od niego dowiedzieć, jak możemy doładować konto w telefonie, ale Piotrek naprawdę nie szprechał po angielsku. Really? Yes, Trabant. Oh what God. What Trabant? What? Cars. Yeah, Trabant. I know. Czerwona, jedna czerwona, ja kiedy dojdź. Woman. Absolutnie w niczym mu to nie przeszkadzało i dodał, że nie ma problemu, bo jego żona umie angielski i zaprasza nas na kolację. 21. Yeah. Yes. We have a car upstairs. Parking. Yeah. Okay. We will be there. Yeah, yeah. Okay. Okay. Super. Cool. Dinner. No i tak oto teraz jedziemy przez miasto z przyspieszonym kursem zwiedzania. Center, City Archive,
Hotel Bosnia. Glumci, pozorište. No, movie and... Theater. Theater. Yes. Central Bank from Bosnia and Herzegovina. Ewidentnie Piotrek mocno zapamiętał, że lubimy pizzę, więc pokazał nam to. How does it work? Oh, no. Jestem ja tebie zwał i spłakałem szwedzki, że jest gotowa pizza, ty kaj szwedzki. Niestety akurat właściciel tego pizzomatu przeprowadzał akcję serwisową, więc obeszliśmy się smakiem. Bye bye. You mean you put their money and there is always pizza. Yes. At any time. Many, one, two, three, four, money, pop, three minutes, pizza. Wow. Wow. We need to try it, Karola. Yes. Przyjechaliśmy, spróbowaliśmy i mamy werdykt. Pizza, która robi się 3 minuty, to nie mogło być dobre. Można ci samej. Ale trzeba było to odhaczyć. Ktoś się spyta, a jadłeś kiedyś pizzę z automatu? A ja powiem, kurwa, koleś. Była kiepska. Pomysł świetny, ale do dopracowania. Again, thank you very much. Yes, for this everything. Is so, so nice. No. Yes. I love people. I love like life. Eating. Yes. Meat. Yes. 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 Tradition. Yes. We like to try food. Na mieście spotykamy się z jego żoną. Hi, madam. Nice to meet you. Milica. How are you? Very good. We are really. Yes. So nice of you. My husband tell you my English is very good in translate English, but my speak for a long time I'm not speaking English. We are not the best too, so don't worry. This is so good opportunity to us. Don't worry. To learn. Yes, it was awesome. Yes. W tym momencie rozpoczęliśmy zwiedzanie na pieszo, kierując się w stronę lokalnej knajpki, którą ponoć musieliśmy spróbować. Czy to się dzieje? Proszę mną potrząsnąć. Wiesz co, ja widziałem takie rzeczy tylko na filmach. Na YouTubie tylko to widziałem. Ale to się dzieje. Ludzie za granicami są niezwykle... Znaczy oczywiście pewnie nie wszyscy. Plask w twarz miłości, no tak. Nie? Taki niespodziewany, bo jak żyjesz... I love people. No. Jego syn do mnie patrzy, wiesz, to powiedział. I love people, że mnie tak odnał. Wow, like that. This is old-timer. Jugoslavian car. Zastawa. Wow. Do Jadin. Just great condition. Great condition. Yes. Co to jest? What? Weź, co to jest? To jest bardzo dużo taśmy, pomalowane i na biało. Wow. Po krótkim spacerku i ciągłej konwersacji docieramy na miejsce. Ja cię będziemy pałować. Tutaj się nie zapomnę. That's a lot of meat. This is madness? To jest obrzydliwe, dobra. Potrzebuję czegoś takiego w Warszawie. To trzeba się dowiedzieć, co to jest. I want to write down what we just ate. Kurmańska pleskawica. O Jezu. Yes. W międzyczasie rozpoczyna się temat pracy, więc padło pytanie, czym my się na co dzień zajmujemy? Drift. Okay. And make a movie about that. Yes. This is the part, you know, the main is like working on cars, try to fix it because it's breaking all the time. It's great. Just life, you know. And you are good in the not really. Not really. Yeah. I had to learn it because I don't have no money for fixing. Yeah. Yeah. So I learn a lot, but I'm not like professional. Po przepysznym jedzonku udaliśmy się na dalsze zwiedzanie. Robimy przystanek na okolicznej twierdzy, gdzie Piotr częstuje nasz tutejszym dobrodziejstwem. This is your? No. Or, no. But this is a good weather to make it. My country is problem. Yeah, in our country is problem too. Yes. The same. It's a huge problem. Yeah. And it's just a plant. Yes. Yes, just a plant. Very good plant. I am after two spine surgeries. Okay. Dwa, rozumiem. Yes, two surgeries.
And without this, I would be lost. Pain, yes, understand. Następny przystanek to degustacja tutejszego najpopularniejszego wysokoprocentowego trunku. To się pije jak szot. Ja się o wszystko zapytam. Nie chcę popsuć sobie experience'u. This is a drink I like the most drink. I don't drink a beer, any beer in the world I don't drink. My father is working in the beer industry. I don't like the beer. I make sick about that. And the rakia is too heavy for a first time, but you try. Okay, but this is... This is a shot? For one? No, not for one. Okay. Slowly. Okay. Okay. Because it's too heavy for the... Rakija wypaliła nam mordy. Kurwa, jak on jest ciężki. To jest, Karola, piękna miara, ile miłości dzisiaj dostaliśmy. Jeśli ktoś mówi, że świat jest niebezpieczny, to mamy tę historię do opowiedzenia. To była czysta, jak on to sam mówił. I love people. I love life. Niewiarygodne. Niewiarygodne. No to teraz przejdźmy do konkretów, czyli jak nam, w sumie domatorom, żyło się przez 3 miesiące w wanie typu Renault Master. Czy było dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że... Wolność. Wolność to jest zdecydowany synonim van life'u. Szczególnie, gdy macie tak wypasiony model jak ten. Bo mimo swoich naprawdę niemałych rozmiarów, Mubi Van dzięki swojej aparycji trochę udziwnionego busa, właściwie gdzie można nim zaparkować, tam możesz spać. Dosłownie. Przyjechaliśmy raz do takiej miejscowości Tokaj na Węgrzech, gdzie zaczęło padać i nie mieliśmy ogólnie celu podróży, więc zatrzymaliśmy się przy głównej drodze na parkingu. Dosłownie przy głównej drodze, o tu. No i z racji, że lało i zaczęło się ściemniać, no to już nigdzie się nie ruszyliśmy. Spędziliśmy tam noc, ale spędziliśmy taką noc też tu, tam, czy tutaj też. I nikt nigdy nie zapukał nam w... Nie no dobra, raz jeszcze w Polsce zaparkowaliśmy pod zaporą Solina, gdzie z rana obudził nas parkingowy. I musieliśmy zwijać interes, ale to tylko ten jeden raz. A tak poza tym, każde miejsce, gdzie na legalu możesz stać, równa się miejscówce do spania. Żeby tego było mało, ten Adventure Van jest w pełni samowystarczalny, bo na dachu macie wielki solar, który dawał radę nam naładować cały sprzęt medialny, jak i dwie elektryczne hulajnogi. Zbiornik wody starcza na 5-6 pryszniców, a kuchenka, grzanie wody i łebasto, wszystko zasilane dieslem, tym samym co napędza auto. Wszystkie te udogodnienia złożyły się na to, że nigdy wcześniej nie czuliśmy takiej wolności jak w tym Adventure Vanie. Bo naprawdę niezależnie jaka pogoda, niezależnie jakie miejsce, mogliśmy zwyczajnie niczym się nie martwić, bo wszystko było na pokładzie. Byliśmy jak taki żółw z domkiem na plecach. Niestety, był jeden problem. Przez to, że są terenowe koła, że jest lift, że od 3 ton zaczynamy, to nie da się zejść poniżej tych. To jest niewykonalne. Jeśli w ogóle przekroczycie barierę 90 km na godzinę, to nie dość, że zaczyna się robić dość głośno w środku, no to spalanie rośnie drastycznie. Mniej więcej jak jechałem na początku oczywiście, rozbrykałem się i pojechałem 130-120, no to spalanie było między 14-15. Więc szybko zredukowaliśmy prędkość do 90, średnie zużycie 10,8, czyli liczmy 11. Przy niestety dzisiejszych cenach paliwa to jest złotówka za kilometr, a budżet jest 1. I dokładnie z tego powodu nie dojechaliśmy do Alpanii, która miała być naszym celem, bo woleliśmy postawić na kaloryczność robionych kilometrów niż ilość robionych kilometrów. Bo czego nauczyła nas ta podróż, tak jak wcześniej wspominałem? Słuchajcie, pierwsza zasada podróżowania vanem. Za rogiem będzie piękniej, więc nie spędzajcie dużo czasu w jednym miejscu. Aczkolwiek też nie do końca się popisaliśmy z tym sprzętem, bo... Prawda jest taka też, że to jest Adventure Van, a my go używamy jako typowego kampera. Nawet nigdy nie użyliśmy tych opcji, które tutaj są. No i tak naprawdę to jest trochę smutne, nie? Że w sumie nie używamy potencjału tego auta. Polećmy w ogóle z tym, co tu jest, tak na szybko. Mamy wodę,
ciepło w każdej chwili, LEDy z regulowaną mocą, dużo portów do ładowania, dużo schowków, regulowany i wynoszony stolik, możliwość zasłonięcia wszystkich okien, obrotowe przednie fotele. To też jest bardzo przydatne w momencie, gdy kogokolwiek zaprosicie do środka. Mamy wskaźniki ilości wody, ilości prądu. No i ostatnia, jedna z ostatnich rzeczy, lodóweczka, która ma nawet zamrażarkę. I żeby tego było mało, byliśmy nieraz na takich większych zakupach, w ogóle nie myśląc o tym, ile mamy ograniczenia miejsca. A nierazu nie zdarzyło się tak, że nie było już jak zmieścić czegoś do lodówki. Normalnie ten van mógłby być czteroosobowy, w sensie ma cztery miejsca siedzące i cztery miejsca do spania. Niestety w naszym wykonaniu nie sprawdziłoby się to raczej. No właśnie, my zmieniliśmy to na strefę dla piesków i magazynową, bo mamy sporo sprzętu medialnego, sporo zapasowych ciuchów. My się we dwójkę byśmy nie zmieścili w tych szafkach, a co dopiero w cztery osoby. Niestety mimo zewnętrznych ogromnych rozmiarów tego auta, jest gigantyczne, no to w środku jest parę problemów. Pierwszy, od podłogi do sufitu mamy 1,75 m. Ja mam 1,83 m powiedzmy. Jakbym się miał wyprostować, to o tak. Jest to mała niedogodność, ale jeszcze większa jest z tyłu. Wzdłużnie, nie pamiętam teraz wymiaru, ale tak samo brakuje mi trochę do wygodnej pozycji do spania, że tak powiem. Jedyna właściwie najwygodniejsza pozycja to jest idealnie w poprzek. Wtedy nie ma najmniejszego problemu. I tak właściwie zazwyczaj śpię, przez co Karola ma trochę mniej miejsca. Tak. I w taki sposób to naprawdę można żyć, szczególnie, że tutaj jeszcze jest wentylator i jeśli śpi się konkretnie z tej strony i włączy się wentylatorek, to nawet najgorętsze upały da się spać, da się wytrzymać, da się miło spędzić czas. Jeśli chodzi o szerokość samego vana, tu w przejściu, w pojedynkę, nie ma najmniejszego problemu. No mogę zrobić obrót. Ale jeśli Karolina na przykład chce pójść tam, a ja chcę pójść tam, to... symulacja. Czy coś jeszcze a propos wymiarów? Łazienka. A propos łazienki. Ciężko jest uchwycić w ogóle ją w obiektywie, jest tak ciasna. Ja jestem w stanie sobie normalnie tutaj umyć włosy, ale... ja wyglądam tak w tym prysznicu, nie? Jakby zakres ruchu ramion jest nawet ograniczony, a co dopiero się schylić jakoś. Ale jeśli sobie klapniemy tak, no to wtedy robi się wybornie. Za każdym razem się tak kąpię. Tutaj cały pyk, 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 pyk. Wstaję, spłukuję się i po sprawie właściwie. Tu jest największy problem, ponieważ ta podłoga nie jest ani trochę wyprofilowana. Więc żeby woda wpływała w to miejsce, to musicie odpowiednio stanąć samochodem za każdym razem, ale i tak na sam koniec trzeba tutaj takim śmiesznym narzędziem wszystko zgarniać po prostu do tej dziury. Bo inaczej w łazience robi się błoto i zaczyna śmierdzieć. No i tak najbardziej śmierdzi z tego, bo to na czym siedzę, to przy okazji toaleta. I o dziwo, dwa miesiące my jej nie używaliśmy, jak jeździliśmy po Polsce, bo non stop u kogoś byliśmy, jak i mogliśmy zajechać na stację. Woleliśmy się nie babrać w... ale jak już przekroczyliśmy granicę, to stwierdziliśmy, że na pewno będzie czasem trochę dłużej w dziczy, albo będą płatne toalety, albo będą kolejki, albo będą obskurne, więc odpaliliśmy tą toaletę. I stwierdzam, że niepotrzebnie dwa miesiące jej nie używaliśmy, bo jest tak wygodna w obsłudze, nie? Ta słuchaweczka jest bardzo fajna, tu macie ciepło, zimno, tu blokujecie i leci cały czas woda. A co najważniejsze, leci cały czas ciepła woda, a jak rozkręcicie na maksa, to gorąca. Więc jest wygoda. Jeśli chodzi o gotowanie na ciepło, no to nie będę oszukiwał, że to głównie Karoli robota. Co masz do powiedzenia na temat gotowania w takim miejscu?
jest bardzo fajnie. Dlaczego? Bo tutaj po prostu wszystko jest ustawione sensownie. Jest kuchenka, tu jest lodówka od razu. Mhm. Tu jest półeczka kuchenna ze wszelakimi przyborami. Kamper też sam w sobie jest niesamowicie przygotowany od strony gastronomicznej, bo znajduje się tu pełna zastawa wraz z ostrzałką, bardzo dobrymi, dużymi nożami, z patelniami, garnkami. Są wypełnienia gąbkowe w każdej szufladzie, które są docięte pod każdy ze zbiorniczków, każdą rzecz, która się tu znajduje, przez co podczas podróży nic ci tam nie zapieprza bez przerwy i nie doprowadza cię do szału. No może jakieś nasze słoiki tutaj, ale to już nasza wina. Jeżeli chodzi o samo gotowanie, no może kuchenka nagrzewa się kapkę długo. Są dwa palniki, działają jednocześnie. Czy fajnie się gotuje? Tak. Jeszcze fajniej zjada się śniadania na zewnątrz, kiedy Adaś wypina ten stolik, przepina go tutaj, siadamy sobie, rozstawiamy wszystko, włączamy muzyczkę, pieski latają dookoła, my sobie jemy śniadanko na łonie natury. No i jeszcze co? Fajnie, że kuchenka jest od razu przy drzwiach, że można sobie gotować z otwartymi. Dodam tylko, że tak samo jak kuchenka, tak samo ogrzewanie postojowe to jest na ropę, webasto. I jest w ogóle możliwość nastawienia sobie nawiewy powietrza w taki sposób, żeby grzało ci również łazienkę, żebyś nie miał zimnego prysznica. Albo można sobie zrobić suszarkę na ubrania, zamykając ten nawiew, po prostu tam się robi mała sauna, włączasz sobie wyciąg. A was to działa świetnie. Minus. Mhm. Znalazłam minus. Już? Tak. I z powrotem? Może nie wygląda to przetragicznie, ci powiem, z zewnątrz, ale... Kiedy hopsasz tak 20 razy dziennie i jeszcze chcesz... nie 20 wiem, razy to w ciągu 20 minut albo 10. W ciągu dnia to ze 100. 50 razy dziennie i czasami z brudnym psem, zakupami, sprzętem na rękach, to ten jeden kroczek potrafi naprawdę... Więc kupiliśmy w Castoramie za 5 dyszek taborecik dla Karlinki głównie. Nieprawda, mi ale, też się bardzo ale przydaje. Ale korzystają wszyscy, włącznie z Figą, bo dzięki temu jest w stanie dostać się do kampera. Tak. Widziałam w innych kamperach takie stopnie wysuwane stąd i myślę, że to byłoby rewelacyjne rozwiązanie dla każdego. Ogólnie rzecz biorąc, Budapeszt jest średnio przyjazny kamperom. Nie dziwimy się, ogromne miasto, gdzie na pewno jest wielu turystów. Ale jest taka aplikacja Park4Night i radzę ją sprawdzać i się zalogować, bo macie tam takie perełki, gdzie możecie spać za darmola. W ogóle pokażemy wam game changer, jeśli macie kampera albo vana. Zapraszam. Zapraszam do garażu. Jak dobrze wszyscy wiedzą, bardzo często na tyle w kamperach, w vanach jest mocowanie na rowery. Na pewno jest to świetna rzecz do poruszania się, ale my mamy tutaj sytuację wyjątkową, ponieważ Karolina, jak już zapewne wszyscy słyszeli na innych materiałach, jest po dwóch operacjach kręgosłupa, no i nie mogłaby wachlować tyle nogami. Chodzić nie może za wiele, a co dopiero jeździć rowerem. Więc mamy inne rozwiązanie. Alternatywa. To jest elektryczna hulajnoga. Właśnie ją wyjąłem. I patrzcie teraz, co się dzieje, żeby od razu nie ruszyć. Też nie jestem biegły w modelach hulajnóg. Nie mam pojęcia, co jest na rynku i jak wygląda konkurencja. Ale po prostu sposób, jak szybko się to składa. I jedzie z powrotem, nie? 45 na godzinę! I to tylko dlatego, że hamowałam. Gablotę zostawiamy zaparkowaną dość z boku miasta, a wskakujemy na hulajnogi i będziemy jechać w epicentrum. Na pewno trzeba powiedzieć, że nie ma to za dużo mocy. Karolina na pewno ma tutaj większe pole do popisu, ale jak jest wzniesienie, to bardzo szybko ja zostaję w tyle. W sumie zrobiliśmy już 205 km tą hulajnogą na przykład. 205 km! To był nasz po prostu środek transportu. Stawaliśmy tak. Chatą, zostawialiśmy pieski z klimą, z wodą, braliśmy hulajnogi i jechaliśmy zwiedzać. Game changer. Dziewięć filmów, 3 miesiące, a ja mam tylko ochotę powiedzieć jedno. Ja chcę jeszcze raz! Nie, nie! Tak, tak.
Co ciekawe, jeszcze na początku tego roku nie wiedzieliśmy, że w ogóle będzie nam dane wsiąść w tego typu Adventure Vana o wartości małej kawalerki w Warszawie i przemierzać świat z pełną dowolnością do działania. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to były najlepsze 3 miesiące naszego życia. Do następnego. Za ognisko. Za ognisko, tak. Żeby się paliło. No widzisz, no, przede mną i serca pójdę. Życie jak alkohol wchodzi w krew i warto je używać nałogowo.